To jedna z największych, o ile nie największa inwestycja kolejowa w województwie śląskim. W 2027 roku kolej ma zyskać nowy wymiar i, jak twierdzą jej władze, przekreślić stereotyp jako środka komunikacji nie z tej epoki. Prace już trwają m.in. w Katowicach, co sprawdził Paweł Jędrusik. W tym miejscu powstaną nowe tory, a inwestycja pozwoli na oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego. Dzięki temu dla pasażerów ma być szybciej, punktualniej i wygodniej. Ten cel dobudowy torów aglomeracyjnych oddzielający ruch dalekobieżny pozwoli na uzyskanie taktu. Po prostu będziemy mogli przyjąć, że co 15 minut docelowo pociąg będzie odjeżdżał w każdym z kierunków i to należy przyjąć jako standard, który chcemy osiągnąć. Mowa o połączeniu z Będzina do Zebrzydowic, w tym m.in. o połączeniu z Będzina do Katowic-Piotrowic. Obecnie w Katowicach w ramach tej inwestycji powstaje nowy przystanek kolejowy Katowice-Morawa. Na całej trasie będzie ich zdecydowanie więcej. To jest inny standard zupełnie i inny wiek, wydaje mi się, dla kolei, która do tej pory była postrzegana często jako niedowartościowana, niedoinwestowana, a przez to również odbierana trochę jak nie z tej epoki. Ta inwestycja, jej skala, jej ogrom jest naprawdę olbrzymia. Modernizacja linii pozwoli także na zwiększenie prędkości pociągów. Te będą mogły kursować z prędkością nawet 160 km na godzinę. Władze Katowic uważają, że taka inwestycja zachęci mieszkańców do korzystania z kolei. Przebudowa tej infrastruktury, poprawienie dostępności, budowa nowych peronów, dojść, parkingów, to wszystko warunki, to są warunki podstawowe, by można było swoje plany podróży oprzeć na kolei. A nie ma lepszego, bardziej skutecznego i efektywnego środka transportu niż kolej. Cała inwestycja ma zostać ukończona w 2027 roku, a jej koszt jest niebagatelny i wynosi około 7 miliardów złotych.